Najczcigodniejszy księże biskupie, pasterzu naszej diecezji, na Twoje ręce pragniemy złożyć chleb z tegorocznego ziarna, owoc naszej ludzkiej współpracy z Bożymi darami. Ekscelencjo, najczcigodniejszy księże biskupie, w imieniu rolników naszej diecezji i naszego województwa prosimy, pobłogosław te ziarna, wieńce dożynkowe oraz wszystkie dary, które tu przynosimy w dowód naszej wdzięczności. Przemówień było wiele i powitań. Ja dołączam się do tych powitań. Gorąco pozdrawiam wszystkich. Oczywiście za chwilę proszę uważnie obserwować piękny korowód, niespotykany chyba w świecie, wieńców, gdzie każdy z nich to dzieło sztuki. I myślę, że tutaj należy wyrazić wdzięczność naturze i kulturze i oczywiście duchowi tego narodu. Także rozpoczynamy teraz błogosławieństwo ziarna i wieńców. Leszczyński z bractwem kurkowym ofiarowuje kosz z darami natury z Podlasia oraz kielich mszalny. Starosta siemiatycki, pan Jan Zalewski i wicestarosta Marek Bobel ofiarowują kosz produktów lokalnych. Na pokarm dla pielgrzymującego ludu. W czasie procesji z darami śpiewamy pieśń. Drodzy Państwo, to były tańce podlaskie. Tak być może, że tutaj Arlejewie tańczono. Salve Armatio Ordelic! Marszałkowi, a jednocześnie z panem marszałkiem, wszystkim rolnikom i tym, którzy są, których nie ma, a także i tych, których nie ma, a sprawują władzę
No powinni być, ale ich nie ma. Także im życzę, by mądrość, która jest tu potrzebna, wynikała z tej mądrości liturgicznej. Tego wam życzę, tego Bóg pomaga. A teraz chcę na ręce Panu wręczyć Panu order dla wszystkich rolników województwa podlaskiego świętej Marii Magdaleny. Jest to ta, która zwiastowała bez strachu zmartwychwstanie Chrystusa, poszła do cesarza Tyberiusza i przyniosła mu czerwone jajko, powiedziała: masz, ten, którego ty zabiłeś, on zmartwychwstał. Ona była całkowicie przeniknięta życiem liturgicznym Chrystusowym. I w znak naszej wdzięczności ja chcę Panu wręczyć ten order świętej Marii Magdaleny. Niech Bóg za stalinistwem świętej Marii Magdaleny pomaga wam w waszej trudnej pracy. W imieniu świętego Soboru Biskupów świętego polskiego autokefalicznego Kościoła Prawosławnego nadaję niniejszym order świętej równej apostołom Marii Magdaleny drugiego stopnia panu Jerzemu Leszczyńskiemu, marszałkowi województwa podlaskiego, w dowód uznania pracy rolników województwa podlaskiego wyrażanej w miłości do ziemi i przywiązaniu do tradycji przodków. Przewodniczący świętego Soboru, Sawa, prawosławny metropolita warszawski i całej Polski. Wszystkim serdecznie dziękuję za piękne wieńce dożynkowe przygotowane i wszystkim, którzy się przyczynili do organizacji tego święta. Mam nadzieję, że podlaskie rolnictwo, perła naszego regionu, nadal będzie się rozwijało i rozkwitało dzięki ciężkiej państwa pracy i przy wsparciu oczywiście nas wszystkich. Życzę wiele zdrowia i sił wszystkim rodzinom podejmującym trud rolniczy. Radosnego świętowania. Szczęść Boże wszystkim. Dziękuję. Ten wyjazd na koło gospodyń wiejskich, spłonki kościelne.